Korona nigdy nie zginie, nigdy nie zginie, korona nigdy nie zginie. Wiadomo, każdy spadek jest smutny, ale kibicujemy się od zawsze, także nie tylko, że jak się spada, nawet jakbyśmy spadli do drugiej ligi, to tak samo mu chodzi, tak samo jak w Ekstraklasie. No wiadomo, że to jest ciężkie, spadek z Ekstraklasy, pierwsza liga, zmotywować się, zebrać się do kupy i nie załamywać się, tylko się podnieść głowę do góry i wrócić z powrotem do Ekstraklasy. Zawsze w sercu jest to coś, że korona awansuje, ale naprawdę po takim czymś to jest ciężko się podnieść, ale no teraz to nie widzę opcji, żebyśmy nie weszli. Zaczęliśmy bardzo dobrze. Początek to był wręcz wymarzony. Później trochę coś się przycięło, no wiadomo, jak nie da się wszystkich meczów wygrać. To zdecydowanie. No ta końcówka, sami sobie zgotowali tą końcówkę, bo mogliśmy bezpośrednio wejść. Po tym początku, gdzie wygraliśmy 7 kolejek z rzędu, te apetyty na pewno rozbudziły się jeszcze bardziej, zarówno nasze, jak i kibiców, jak i wszystkich ludzi związanych z tym klubem. I patrząc przez pryzmat całego sezonu, na pewno były mecze, czy to nawet w końcówce, czy zwłaszcza gdzieś tam pod koniec tamtego roku, gdzie trochę te punkty za łatwo zgubiliśmy. Wiadomo, każda drużyna może tak powiedzieć. Powiedzmy z czołówki, która gdzieś tam walczy o ten awans. Każda drużyna może tak powiedzieć, że gdzieś tam te punkty pogubiła, ale na pewno były mecze, w których te punkty oddaliśmy za łatwo i mogliśmy mieć nieco więcej tych punktów. Po jakimś tam takim bardzo dobrym starcie, bo mieliśmy start naprawdę niesamowity, To później niestety ta gra była nasza bardzo, bardzo mieszana. Wkradła się jakaś nerwówka, wiadomo, później doszło gdzieś do zmiany trenera. I w tej drugiej rundzie tak naprawdę oczekiwania były bardzo, bardzo, bardzo duże, ale niestety w niektórych meczach też brakowało czegoś. Jak nie remis, to jakieś potknięcie, niepotrzebna porażka. Nie zawsze może to widać na boisku, ale naprawdę ta drużyna, każdy z jej zawodników, każdy z członków sztabu szkoleniowego starał się w tej rundzie i stara się dalej bardzo. I wszyscy jakby profesjonalnie podchodzą do tych meczów i wiedzieliśmy, o co gramy, i wiedzieliśmy, że tak naprawdę niedużo brakuje, zwłaszcza po tym zwycięstwie w Łodzi, że te ostatnie 5 kolejek jeszcze nic nie jest straconego. Tylko tak jak powiedziałeś, wyniki układały się pod nas, ale my sobie nie pomogliśmy. Każdy był rozczarowany, na pewno kibice byli rozczarowani. My też byliśmy rozczarowani, a nawet źli na siebie, bo teoretycznie zabrakło niewiele, a jednak zabrakło i być może to też był taki wskaźnik, w którym miejscu na daną chwilę jesteśmy. I wiadomo, że bezpośrednia awans była super sprawa, niestety to nam się nie udało, gdzieś tam pod tym względem zawiedliśmy. Bo były ciężkie momenty, były bardzo fajne momenty i jak się tak dobrze zaczęło, to fajnie by było to naprawdę też w taki sposób fajnie awansować. Czasami były słabsze chwile i momenty, czasami były słabsze mecze. Gdzieś tam pojawiała się może krytyka ze strony kibiców, ze strony mediów, ale to nie jest ważne w tym momencie. To nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Teraz mamy najważniejszy mecz w sezonie. To jest naprawdę jak finał. Dla nas to jest jak finał Ligi Mistrzów. To jest coś niesamowitego
My musimy to zrobić, musimy awansować, mamy dać siebie wszystko. Niestety nie będziemy na trybunach i bardzo tego żałuję, ale zróbcie wszystko, żebym jeszcze bardziej żałował, żeby była feta, jakiej jeszcze Kielce nie widziały. I zróbcie wszystko, żeby ten mecz wygrać. Jestem pewny, że dacie radę, bo miejsce Korony, miejsce was jako piłkarzy, miejsce sztabu szkoleniowego, miejsce wszystkich pracowników klubu i kibiców jest w ekstraklasie i wiem, że jesteśmy w stanie to zrobić, tylko musicie być jak jedna wielka rodzina, tak na boisku, jak i na trybunach, a później feta, wszyscy razem. Ma być tam jazda, ma być jeden za drugiego ma iść w ogień, ma tam się po prostu palić. Byłem na ostatnim meczu w ekstraklasie, będę na ostatnim meczu w pierwszej lidze. Panowie, robimy to. Wierzę. Wierzę. Wierzymy w was! Wierzę. Wierzymy! Wierzę. Wierzę! Wierzę. Wierzę. Wierzymy w awans Korony! Nikt nie mówi, że będzie łatwo, ale wyobraźcie sobie, jak to będzie smakować, jak przejdziecie przez takie trudności i awansujecie. Może awansujecie, to jestem pewien. Ja wierzę. To, że gramy tu, przy naszych kibicach, którzy na pewno będą 12 zawodnikiem, bo udowadniają to na każdym kroku. Zresztą te wszystkie właśnie akcje, które przez ostatni czas były, to naprawdę serce się raduje, że ja to już czułem od pierwszego dnia przychodząc tutaj, że tutaj wszyscy naprawdę w tym klubie, w tym mieście wierzą w tą drużynę i wierzą w ten klub i w ten awans do Ekstraklasy. A te ostatnie akcje, które gdzieś tam mieliśmy też pokazane na odprawach, jak ludzie się wypowiadają o nas, jak naprawdę to jest od serca wszystko pokazane, to jest coś niesamowitego. To nie jest dwumecz, nie ma możliwości rewanżu, nie ma możliwości czegoś poprawić, tylko to jest najpierw jeden mecz, można powiedzieć zwycięzca bierze wszystko i później finał i chcemy się w tym finale znaleźć i na pewno to będzie wyzwanie pod względem zarówno mentalnym, jak i takim piłkarskim, bo z jednej strony trzeba pokazać tą jakość na boisku, trzeba te założenia wykonywać, trzeba swoją robotę robić, ale do tego dochodzą też emocje, bo tak jak powiedziałem, tu jest jeden mecz, później drugi, które decydują o wszystkim, o całym sezonie. Dla mnie to są takie mecze, na które gdzieś nie tyle co się czeka, bo się tak naprawdę czeka o mecze mistrzowskie czy o jakieś tytuły, ale dla nas to też w jakiś sposób będzie gra. Nie tylko prestiż, no to jest coś więcej. Ja ze swojej strony tylko mogę powiedzieć, że naprawdę chciałbym coś dać tej Koronie. W postaci awansu byłoby dla mnie coś niesamowitego. Już nie chcę tutaj wyprzedzać w przód, bo czekają nas bardzo dwa ciężkie mecze, ale dla mnie osobiście te dwa mecze będą dla mnie w tym momencie wszystkim. Wszyscy myślą, zarówno my zawodnicy, każdy pracownik klubu, każdy kibic, każda osoba związana lub interesująca się Koroną Kielce myśli o tym właśnie. Zresztą my tego nie ukrywaliśmy też od początku sezonu, że taki był nasz cel, taki jest nasz cel dalej. I wiem, że w tym tygodniu, bo to jakby wszystko się rozstrzygnie w ciągu tego tygodnia, damy z siebie wszystko, bo to jest wielka sprawa dla klubu, dla miasta. I na pewno okazja, żeby tą sytuację, tą otoczkę, całą tą atmosferę wokół Korony jeszcze poprawić i pokazać, że ten klub zmierza małymi krokami w dobrą stronę. Chcemy wyjść, chcemy, żeby kibice przyszli, chcemy, żeby kibice byli z nami, bo chcemy razem z nimi oddać wszystko, co mamy na tym boisku. I wierzymy, że z happy endem to się dla nas zakończy. I chcemy, żeby kibice byli razem z nami, bo wszyscy jakby, myślę, jedziemy w jedną stronę i wszyscy chcemy dobra dla tego klubu i sukcesu. Dawaj, dawaj, panowie, już czekają, już tam idziemy po swoje. Dawaj, pamiętaj. Wszyscy. Ja osobiście teraz, rozmawiając o tym, myśląc o tym, adrenalina skacze niesamowicie, gdzieś pojawiają się ciarki nie tylko na rękach, na plecach, gdzieś człowiek to zaczyna tym żyć. No ale jak już się zacznie, będzie ten pierwszy gwizdek, już wtedy jest takie wyciszenie, koncentracja na tym, co w tym momencie jest dla nas najważniejsze, czyli tylko i wyłącznie na spotkaniu. Dookoła się będzie działo bardzo dużo
bo chcemy zrobić wszystko, żeby razem z tymi ludźmi się cieszyć na koniec tego tygodnia. Ja tylko mam jedną do chłopaków na to, żeby się skupili tylko i wyłącznie na tym meczu i na swoich umiejętnościach, które mamy i szkoda by było ich nie wykorzystać. Zobaczmy, czy Korona odpowie na te groźne akcje gości. Podgórski zbliża się do pola karnego, zdecydował się na strzał i gol! Piłka po rękach jeszcze bramkarza Odry, ale wpada do siatki. Próbuje na obieg ograć się Klimka. Jest Podgórski, trzech zawodników, Gaje Korony przedstawiają. Podgórski strzela gol! 3-0 dla Korony!
gorąco. Jak byś ocenił to, co wyście zrobiliście? Nie ma co oceniać, to tylko połowa drogi, pierwszy krok. Nie ma się co cieszyć, czekamy na niedzielę. Panie trenerze, dziękuję bardzo. Tam, gdzie nasze miejsce, k***wa. Ej, chłopaki, a najważniejsze jest, ja wiem, że się fajnie mówi po wygranym meczu, ale dzisiaj jestem z każdego z was naprawdę dumny. Dumny, bo jednak jest pokazane to, że jeżeli coś sobie ustalamy, siedzimy razem, rozmawiamy, jak to wykonujemy w 100%, cierpieliśmy, bo cierpieliśmy, ale brawo za dzisiejszy mecz. Jak tak podejdziemy, panowie, to jest pierwsza połowa. Regeneracja teraz, w niedzielę gramy ten ważny finał. Ale jak tak podejdziemy, to ja wam gwarantuję, że wracamy do tej ekstraklasy. Brawo, chłopaki! Ej, bo ja też nie wiem, bo dzisiaj chciałem powiedzieć. A tam coś krzyknąć? Z moimi przyjaciółmi sobie krzyknie. Dominamy! Korona! No! Korona! To jest absolutnie szalony i piękny tydzień dla kielskiego sportu. Korona zagra w niedzielę o awans do Pekao Ekstraklasy. We wczorajszym półfinale baraży pokonała na Suzuki Arenie Odry Opole 3-0. Korona będzie miała atut własnego boiska. To jest idealny moment, aby Suzuki Arena znowu została zapełniona. Leszek Kozinski! Leszek Kozinski! Panowie, a wcześniej coś śpiewaliście? Ekstraklasa, ekstraklasa. Ekstraklasa, ekstraklasa, korona! Ekstraklasa, ekstraklasa, korona! Ekstraklasa, ekstraklasa, korona! Panowie to chyba pamiętają awans do ekstraklasy. O, bo to jeden. Jezus. Bo to jeden. I jakie wspomnienia? No jakie? Szum. Takie jak i dzisiaj. Co, na placu wolności było fetowanie, czy? No. Raz wolności, później to co karnie spadli, wchodzili z powrotem, też z Ojrzyńskim zresztą. Później to Ojrzyński. Dużo rzeczy się nie pamiętało, wie pan, ostro było. No, ale dzisiaj mobilizacja wielka, także... Nie, no dzisiaj, nie. No nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Dzień dobry, panie trenerze, no widzę, że tutaj wszystkie siły. A jak? Na ten mecz. Jeszcze nie wpuszczają? O, jeszcze nie. 45. A tu już wpuszczą, czy nie? To trener może ze swojej perspektywy. No doświadczył kompletu na tym stadionie. Piękne uczucie to było. No prawie, że kompletu, no z termali komp. Pewnie, no... że tak, pewnie, że tak. No to, no to niezapomniane wrażenia. Myślę, że dzisiaj będzie podobnie i myślę, że liczę na to, wierzę w to, że w odpowiednich, pozytywnych nastrojach wszyscy będą przebywali na tym stadionie, ale również przede wszystkim po ostatnim gwizdku
odpowiednich nastrojach opuścimy ten stadion. No też fajnie, bo trener w pewnym sensie no, zaczynał. Bardzo ciężkie były początki odbudowy tego wszystkiego, no, pamiętamy w tamtym sezonie. Za czym ta kolejka tutaj? No. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Nie, no, zapachniało Ekstraklasą. No, tak o to chodzi. Powiedzieć, że... Tak, tak, dobrze. Tak było, tak było. Dobrze. I nie przeszkadzam, przyszedłem się przywitać. Dobrego odbioru. Zaczęliśmy meczem z Chrobrym odbudowę, tak? Korony i mam nadzieję, że dzisiaj już jakby zatoczy się to koło i ta pewna historia i Korona wróci tam, gdzie jej miejsce. Na który na chyba jako główny sponsor firmy Suzuki czekaliście latami. Jak wreszcie się doczekaliście? Jako główny sponsor i społeczny pracownik klubu. Tak, no oczywiście czekaliśmy i no, dokładaliśmy wszelkich starań, żebyśmy doszli do tego momentu, w którym dzisiaj jesteśmy. Zaskoczenie dla pana, że parę dni aż tak wielki entuzjazm nagle się pojawił wokół Korony, no to jest niesamowitego, naprawdę. No właśnie, no pracowaliśmy nad tym i mówiliśmy zawsze o tym dużo, że wszystko się składa, oprócz tego, że frekwencja nie jest taka, jak powinna być. I te dwa mecze, teraz ten pierwszy z Odrą, który wygraliśmy 3-0 i 7 tysięcy i dzisiaj prawdopodobnie 15-14 tysięcy, także cieszymy się. Ruszyłoby, okay. Tak jest. Na tym meczu i w kolejnym Ekstraklasie. No mam nadzieję, że tak będzie. Powodzenia. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry, panie Sławku. Sławomir Wojtasiński, legenda Korony Kielce. Wiele lat... Bez tej legendy, proszę. Wiele lat na boisku spędzone. Tylko Korona. A dzisiaj jak będzie? To będzie ciężko, ale będziemy się cieszyć na koniec. To są najwierniejsi z wiernych. Brawo siebie, brawo. Byliście zawsze, jesteście na najwierniejszym zawsze, meczu. Zawsze. Zawsze i wciąż. Jak dzisiaj przewidywania? Nie wiem, wygramy. I tyle wystarczy. Wygramy i tyle wystarczy. 2-0. Niech będzie 2-0. Byliśmy już na dnie, ale się odrodziliśmy. Korona to jedność, siłą pokazaliśmy, że nie damy im spaść. Nie oddamy tego, o co walczyliśmy tutaj tyle lat. 7-3 rocznik, weź głośnik na full. Niech wszyscy usłyszą, że wracamy tu. Za ten jeden klub, za tą wiarę. Głośny doping przez pełne 90 minut na zegarze. Historyczny moment u nas na Koronie. Na mój nie będzie pierdolnięcie dwupoziomowe. Na razie nic nie mówię, to za dużo emocji. Muszę to poczuć, wiesz. Jeszcze trochę i będzie zapełnione, więc wiesz, no na razie... Pamiętasz kompletnie za czasów reportera. No i niezwykle się cieszę, że wiesz, że w końcu doczekaliśmy, że na ten najważniejszy mecz sezonu będzie cały stadion. To jest coś pięknego, a więc nie jest tylko zrobić robotę i później świętować, ale zanim to nastąpi, to wiesz, ile nas czeka pracy dzisiaj. Wracamy do gry, Korona to my. Zaczynamy to zamieszanie. 1, 9, 7, 3. Klatka się zapełni, a my podwójnie. Niech każdy usłyszy, kto w mieście tym króluje. Niech każdy poczuje tą atmosferę biegun. Korona Kielce od lat tysiące przygód. Śródmieście ciśnie, reszta osiedli także. Zabierz kolegę pierwszy raz, to będzie wracał tutaj zawsze. Tak na to patrzę od bardzo dawna, że Korona Kielce to więcej niż zajawka. Pierwszy raz w roli Media Clubu od ilu lat? Od czasów Kolportera. Od czasów Kolportera. Znaczy, 2008 rok. To znaczy, że mamy dzisiaj wielkie wydarzenie tutaj. Dokładnie tak. Ja przynoszę szczęście. Chyba te same uczucia, co w tamtych czasach, nie? No kurczę, super by było wywalczyć awans. Ponownie. Komplecik. Ale emocje są duże. Komplet kibiców, wyprzedane bilety już, nie? Tak. Wszystkie. Tak. Super. Ponad przynosi szczęście. Reprezentacji Polski przynoszę, także odkąd zaczęłam pracować, także mam nadzieję, że Koronie też.
Proszę powiedzieć, jaki to będzie mecz? Bardzo dobry. Korona wygra. Nawet was mogę zapytać, kto wygra mecz? Korona! Tu! Korona! Tu! Korona! Ja pytanie mam. Ładuj. Wygramy? 2-0 w pierwszej połowie. Ja wam to mówię, Rafus. Musimy wierzyć, przede wszystkim wierzyć i musimy wygrać. No, liczymy na zwycięstwo, myślę, że to będzie dobry mecz. Liczy się zwycięstwo, liczy walka. Na pewno będzie awans. Awans jest nasz. Od dawna kibicujemy i chciałem, żeby też zobaczył po prostu naszą drużynę. Mam nadzieję, że uda nam się wygrać ten mecz, że to wszystko, nie wiem, że będziemy po prostu świętować i to naprawdę w dobrych humorach wyjdziemy z tego całego widowiska, no nie? Życzę młodemu, żeby miał piękną pamiątkę z dzisiejszego dnia. No, ja tego życzę wszystkim, także dzięki wielkie. Pamiętam cię, chodziłeś jeszcze za czasów właśnie Cole Portera na koronę. Dokładnie, 2006 rok. I ta koszulka ma dla mnie sentymentalne znaczenie, dlatego zawsze w niej jestem na meczach korony. Przypomina piękne czasy, które może wrócą, nie? Dokładnie, jestem pewny, że wrócą, jestem pewny, że za rok widzimy się w meczach z Legią, z Lechem i to będą te czasy, Nie za rok, no może za parę miesięcy. Za parę miesięcy, dokładnie, to będą te czasy, które są dla korony. Korona, miejsce korony jest w Ekstraklasie, no i mam nadzieję, że to za parę godzin, dokładnie, nie za rok, za parę godzin się stanie. Będzie dobrze, no. Tutaj liczymy na szybkie zakończenie rozstrzygnięcia w pierwszej połowie. Tak jak było w poprzednim. Tak jak było ostatnio. Dobrze, widzę, że mimo, że już koronie nie pracujesz, to cały czas serduchem jest. Cały czas, no. Sara miłość nie rozumieje. Pięknie się prezentujesz w tych barwach. Słyszałem, że dzisiaj wracamy. W roli dziennikarza trochę, czy nie? W roli eksperta. Eksperta Radia M. Komentarz, także jakie przewidywania eksperckim okiem? No? Eksperckim okiem nie będzie do końca eksperckie, bo wiara jest pełna tylko i wyłącznie w koronę, także nie będzie obiektywizmu. Ale rozumiem wynik. Tyle ludzi, ile jest, wszyscy czekają tylko na jedno, także czekamy na zwycięstwo. Do zobaczenia. Drodzy, dzisiaj tutaj spełniamy marzenia tych 15 tysięcy osób, tych też, którzy będą zasiadali na ławce rezerwowych, tych, którzy będą biegali, tych, którzy są przed radioodbiornikami, tych, którzy nie mogą tutaj być osobiście. Wyobrażam sobie, że spełniamy marzenia dzisiaj wielu, wielu, wielu tysięcy osób.
Takacz, próba zagrania do lewej strony do Korala, to się udało, Koral dośrodkowuje, jest strzykałka, jest bramka, to Frontczak kapitalnie to skończył, jest spalony, coś niesamowitego, już zdążyliśmy się ucieszyć. Ale czekamy na VAR, czekamy na VAR. Braczkowski pokazuje, że jednak jest bramka! Jednak jest bramka! Nie było spalonego, proszę Państwa! Mamy to 1-0 dla Korony Kielce! To no, gra słaba, mało gry. Dużo niecelnych podań, no a bramki to jak na lidze juniorów wpadły. Jak podoba się panu atmosfera dzisiaj na stadionie? No super, lepszej trudno sobie wyobrazić. W Ekstraklasie często nie było takiej. Ale to co, chłopaki nie poddają się i walczą? Nie, no musimy walczyć do końca meczu. Nie ma wyjścia u siebie, z szóstą drużyną. Już powinno być 2-0 według mnie. Wierzy pan, że są w stanie wygrać ten mecz? No choćby na razie zremisować. Zobaczymy dalej. Gorąco, ale widzisz, na razie wynik nie cieszy, ale druga połowa jest. Musi być tak zwane mocne, wiesz co, musi być mocne pierdnięcie. Minuta, która wstrząsnęła chyba Kielcami, nie? Znaczy ja cały czas, że tak powiem, wierzę, nie? To znaczy taka jest piłka. Piłka jest przewrotna, w sumie proste bramki stracone, tak? Po prostu w takich naszych błędach. Szkoda trochę tej ciężkiej pracy, którą włożyli w pierwszą połowę, nie? Ale kluczowe będzie to, żebyśmy stracili trzeciej bramki i wierzę, że wygramy. Jak nie przez karny, to wygramy w normalnym czasie gry, nie? Nie możemy tracić bramki w dwie minuty. Dwóch bramek, to jest minut. Praktycznie minutę. Koledzy prosi się wyścigać i straciliśmy dwie bramki. No kurde, Michał, to jest niemożliwe. No. Mamy nadzieję, że jeszcze to zrobimy. Dzień dobry!
Wroczak dośrodkowuje! Jest szansa! Sprawdzam. To jest rzut karny! Ale poczekajmy! Poczekajmy! Bo to jeszcze trzeba wykorzystać! Jeszcze trzeba trafić do siatki! O Jezu! Co tu się teraz będzie działo? Ja nie wiem, jakie trzeba mieć nerwy ze stali, żeby podejść teraz do tej piłki i strzelić do siatki. I Adam, Adaś, proszę cię, traf z 11 metra, tylko tego chcemy. Tu wszystkie te serca chcą, żebyś trafił do siatki. Zgon! Jest bramka! Boże, dzięki ci, Adam! Dzięki, że wytrzymałeś. Ja bym tego nie wytrzymał. Jesteś gol. Wracamy do gry o Ekstraklasę. To jest to, na co czekaliśmy. To jest ten moment, o który nam chodziło. Cały stadion, niech wszyscy kibice, którzy zgromadzili się dzisiaj na Suzuki Arenie, machają szalikami, głośno krzyczą i dopingują kielecki zespół. Niech państwo, którzy nas słuchają, również zacisną kciuki, zacisną pięści, trzymając wiarę za kielecką koronę. Zróbmy to razem, zróbmy to wszyscy razem dla kieleckiej i świętokrzyskiej piłki. A to jest przecież tak bardzo możliwe. Jest 2-2, jest wszystko otwarte. Korona naprawdę była drużyną lepszą w tym meczu, cały czas to będę powtarzał, do znudzenia, więc po prostu udowodnijmy to w tej dogrywce. Dodajmy sobie jeszcze trochę skrzydeł, strzelmy tą bramkę numer 3 i idźmy do domu świętować.
sędzia chyba też. Łukowski, ale czy Łukowski wychodzi? Ruszy. Łukowski, będzie dobra okazja. Co zrobił Łukowski przed bramkę? Kieł, Jacek! Jacek, kieł! Jacek! Jacek! Upragniony awans nasz! Świętujemy jutro! Damy se dzisiaj wszyscy! Czas najwyższy, nie? Czas najwyższy wracać do elity, tam gdzie nasze miejsce. Mamy to! Yeah!
prezes powiedział chyba dwa tygodnie temu, że do gry chce 119 minuta. Przysięgam wam, że zrobimy tak jak sobie was. Mamy to! To jest coś pięknego, kurwa. Spełnienie masz. Świętujcie wy wasze święto. Wszystkie kurwa. Brawo! Chyba. Co za tym, za to ty mnie przepraszasz? Przestań, chyba jesteś w ekstraklasie, kurwa! Ekstraklasie, kurwa! Dzięki! Nie jesteś, kurwa! Dzięki, kurwa! Panowie, żeście, kurwa, to wy walczyli, kurwa, wy! Brawo! Brawo! Siedzę! Ej, skąd macie te koszulki? Tutaj. Ty nie dla ciebie nie ma. Dawaj, jak nie ma. Nie, 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 nie,
chcieli czwarta liga! Kto wygrał? Korona!